Samorządowcy porządzą dłużej. Kadencja prezydentów, burmistrzów czy wójtów została przedłużona o pół roku. Zapowiadano to od wielu miesięcy. Kumulacja wyborów, wybory samorządowe, wybory parlamentarne może rodzić różnego rodzaju komplikacje operacyjne, komplikacje techniczne. I na to wskazuje nam Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza. Senat chciał odrzucić ten pomysł, ale projekt wrócił do Sejmu, gdzie PiS ma większość. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2022 roku wnosi: Wysoki Sejm raczy uchwałę Senatu odrzucić. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu. We wtorek ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. To oznacza, że kadencja samorządów potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Zdaniem niektórych to kolejne złamanie demokratycznych zasad przez partię rządzącą. Kampania byłaby w jednym okresie, czyli nie trwałaby 2 czy 3 lata, bo jeszcze pamiętajmy że już właściwie trwa, jeszcze pamiętajmy o wyborach do Europarlamentu na wiosnę 2024, tak dobrze mówimy. Także to można powiedzieć, żeby trwała krócej ta kampania wyborcza, a też pamiętajmy, że to nie jest tak, że w jednym dniu idzie się do wyborów. Te wybory byłyby w różnych dniach blisko siebie. Dla innych to pozytywna wiadomość, bo mogą dokończyć w mieście to, co zaczęli. To jest bardzo dobra decyzja, że zostały wybory samorządowe rozdzielone od wyborów bardzo politycznych, parlamentarnych. Wiadomo było, że będzie trzeba albo skrócić, albo przedłużyć kadencję. Ja akurat w Mysłowicach cieszyłbym się ze skróconej kadencji, ponieważ nie mam większości w Radzie, jeżeli chodzi o obsadę radnych. Ale jeżeli pół roku dłużej będziemy pracowali na rzecz lokalnego samorządu i mieszkańców, nic złego się nie stanie. Krótko pracuje na razie nowo wybrany prezydent Rudy Śląskiej. Teraz jego czas na fotelu prezydenta wydłuży się. Miałem startując rok, teraz będę miał 1,5, więc jak to ktoś statystycznie tam liczy, to 50% więcej czasu. Tak się można trochę uśmiechnąć, ale powiem w ten sposób. Program wyborczy miałem tak skonstruowany, żeby go w ciągu roku wykonać. I będę się starał to zrobić właśnie do końca tej planowanej kadencji, czyli do końca października, listopada przyszłego roku. Jesienią 2023 roku odbędą się wybory parlamentarne, a zaraz po nich wiosną 2024 roku wybory do Parlamentu Europejskiego. Zapowiadają się 2 lata ciągłej kampanii wyborczej. Jednak wystąpienia niektórych polityków pokazują, że ta praktycznie nie ma początku i końca. Kampania wyborcza przed kolejnymi wyborami rozpoczyna się dzień po poprzednich wyborach. No i można sobie zadać pytanie, czy dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Co do tego mam wątpliwości. Raczej to, co obserwujemy, to jest gaszenie bardzo poważnych pożarów. Wiemy o tym, że kryzys energetyczny, kryzys związany z bardzo wysoką inflacją, bardzo daje się Polakom we znaki. W związku z tym politycy próbują szykować grunt pod przyszłoroczne wybory. W województwie śląskim wybory mogą być ciekawe, zwłaszcza na poziomie sejmiku, po tym jak władzę w regionie kilka dni temu przejęła opozycja.